Witam serdecznie. Kiedyś pokazywałem taką kaskadę, w której regulowana była moc grzałek za pomocą właśnie takiego sterownika, który po odpowiednim napięciu, po przekroczeniu tego napięcia, po kolei włącza. Grzałki, i te grzałki są wiadomo dopasowane do danej prądnicy. Tutaj jest podobny sterownik. W tamtym sterowniku regulowało się napięcie, i to napięcie można było ustawić na jednej grzałce jednej, drugiej lub trzeciej grzałce. A tutaj troszeczkę inną zasadę zrobiłem. Bo te diody symulują nam po prostu grzałkę. Tutaj zrobiłem taką zasadę, że po przekroczeniu pewnego napięcia ten tutaj przycisk symuluje nam przekroczenie tego napięcia, bo w różnych promnicach są różne napięcia nominalne. Także to zasymuluje nam napięcie, które wychodzi z tej prądnicy. Napięcie dostaje sterownik, i po kolei są załączane pierwsza, druga, trzecia grzałka. I dotąd te grzałki pracują, dopóki jest Napięcie na tym sterowniku. Jeżeli napięcie spadnie, no to grzałki po kolei się odłączają, bo nie ma wiatru. Tu dwóch kolegów mnie prosiło kiedyś, żebym zrobił taki sterownik albo pokazał, jak to może działać. Czyli pozdrawiam drewgala i Siłę z natury mają swoje kanały na YouTube, także zobaczcie, co ci ludzie robią. Jeszcze co do sterowania, bo ja tutaj zasymulowałem, że to jest grzałka, ale bardzo pod, prosto podpiąć taki przekaźnik SSR. On ma z jednej strony sterowanie od 3 do 23V DC i tutaj ma wyjście na AC, czyli tutaj grzałkę można spokojnie podpiąć o większej mocy ten przekaźnik ma 25A, także go bez problemu można podpiąć zamiast tej diody. I jeszcze raz, sterownik dostaje napięcie. Wiadomo, że określone to napięcie. Możemy sobie to napięcie przyjąć, że to będzie 50V, albo 100V, albo 300V w zależności od pronicy. Dostaje napięcie i po kolei te grzałeczki się włączają. Czas tutaj między. Włączeniem jednej diody, a drugiej i drugiej, a trzeciej, może być regulowany. Można tutaj dołożyć trzy potencjometry czy dwa potencjometry, żeby ten czas można jeszcze wyregulować. Bo na przykład, jeśli ktoś ma mały wiatrak, ten wiatrak się szybko zbierze na obroty, a w przypadku dużego wiatraka, no to ten czas wchodzenia na obroty jest inny. Druga sprawa, jeszcze moce grzałek. Tutaj moce musimy już dobrać doświadczalnie, bo jeżeli na pierwszej sekcji założymy dużą grzałkę, no to wiatrak automatycznie jego dostanie, pronica da mniej napięcia i automatycznie odłączy. Yy, odłączy nam sterownik, i znowu będziemy czekać na wiatr. To musi być ta moc w pełni wykorzystana, tak żeby napięcie dostajemy do sterownika. Świeci pełną mocą nie ma wiatru. Odpuszcza jest wiatr, nie ma wiatru. Jest wiatr, także te moce musimy odpowiednio dobrać i te czasy. Przełączania tych grzałek też musimy odpowiednio dobrać, i to jest dobre w tym, w tym jeszcze w tym sterowniku, że jeżeli, jeżeli mamy pełne napięcie z, z tej amerykanki, czy z, z tego z tej prądnicy, no to jeżeli jest taka sytuacja, że raz wiatr jest, raz nie ma, to ta moc stopniowo spada, także jeszcze jeszcze daje nam po prostu ładuje te akumulatory, czy ten prąd można, można wykorzystać czy, 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 czy grzeje nam woda za pomocą za pomocą tej ostatniej grzałki, bo ona się na końcu odłącza, na przykład mamy po po 500W te kolejne grzałeczki. Tak jak mówię, tu czasy można dowolnie sobie ustawić. Po minucie, po dwóch, wszystko w zależności od tego fi śmigła. Prawdopodobnie u kolegi. Ludwika, będę taki sterownik zakładał, może bardziej zmodyfikowany. Wszystko w zależności, jaką, jaka tam jest prądnica. Tam prądnica trzyfazowa. No i zobaczymy, jak to, jak to będzie funkcjonować. No i to wszystko na dzisiaj. Na pewno będzie kolejny odcinek, jeśli chodzi o taki sterownik. Dobra, na razie to wszystko. Do następnego filmu.